Giulio, już północ. Wychodzimy. Pamiętaj, że jutro wyjeżdżasz. Tak, Livio. Androtti, dziękuję za przyjście. Świat Paola Sorrentino. Ostatnie poprawki. Cisza. Kadruje cię mnie dotąd? Czyli nie muszę wkładać butów. Jest bardzo wielu reżyserów, którzy wywarli na mnie wpływ. Tak, od dziecka. Na przykład Fellini uświadomił mi, że istnieje konieczność, i na tym polegała jego niezwykła intuicja, konieczność dotarcia do prawdy poprzez kłamstwa, przez zmyślanie i wyobraźnię. To była niezwykle cenna lekcja. Mogłem pobawić się, mając wielką dozę wolności, nie traktując siebie zbyt poważnie. Idea, że możesz ukazać pewną prawdę poprzez własną wyobraźnię i kreatywność, poprzez kłamstwa, jest wspaniała i głęboko artystyczna. Sprawia, że chcesz wykonywać ten zawód. Ta suma pomysłów Felliniego jest moim napędem. To dlatego chce mi się kręcić filmy. Nie ruszajcie się, zrobię wam zdjęcie. Nie wyszło. Uśmiechnijcie się. Jestem samotnikiem i mizantropem, więc najbardziej lubię etap pisania scenariusza. Wtedy też najlepiej się bawię. Nie ma żadnych trudności ani przeszkód. Mogę być królem świata. Nigdy nie myślałem, żeby zostać pisarzem, bo to kino jest moją wielką pasją. Nie umiem żyć bez kina. Nawet kiedy mnie nudzi, to i tak czuję, że muszę to robić. Jestem uzależniony od kina. Pisanie jest ważnym etapem w procesie twórczym, ale zrezygnowałem z pisania scenariuszy na pełen etat, bo zbyt łatwo się wypalić. Praca nad filmem jest męcząca, ale ma swój dobry rytm. Najpierw się pisze scenariusz, potem kręci zdjęcia, montuje, a na końcu wypoczywa. Na planie zdarzają się również bardzo miłe chwile, pełne pasji i radości, ale raczej sporadycznie. Nie są normą. Zwykle na planie trzeba zajmować się zbyt wieloma rzeczami. Dziesiątki czynników sprawiają, że plan jest bardzo stresującym miejscem, a nie miejscem relaksu.
Pisanie jest relaksem. Z tej samej kultury i to nas zbliża i łączy, nawet jeśli jesteśmy daleko. Co do filmów i pracy, uważam, że uczestniczyłem, byłem obecny i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy w najbardziej intymnych sferach filmów Paola. Stałem się twarzą jego bohaterów, jego bardzo osobistego sposobu kręcenia filmów. Łączy nas Neapol, jego tradycja, kultura, sposób bycia i sposób patrzenia na życie. Najgorsze, co może spotkać człowieka, który dużo czasu spędza sam, jest brak wyobraźni. Życie, już i tak monotonne, staje się śmiertelnie nudnym spektaklem. Spójrzmy na tego mężczyznę w muszce. Wiele osób spróbowało zgadnąć, czym się zajmuje zawodowo i co go łączy z tymi kobietami. Ja widzę wyłącznie bezmyślnego typa. Ja nie jestem bezmyślny. Studiowałem ekonomię. Pochodzę z rodziny, która nie miała żadnych artystycznych tradycji. Ale to dzięki mojemu bratu zainteresowałem się kinem. On był zagorzałym kinomanem. Należę do pokolenia, które zaczęło oglądać filmy na kasetach VHS. Mieliśmy odtwarzacz, a mój brat przynosił do domu filmy. Kino pochłonęło mnie całkowicie. Więcej czasu spędzałem na oglądaniu filmów niż na nauce. Miałem szczęście, bo w Neapolu produkowano filmy. W naszym mieście to była nowość. Prężnie działał teatro Uniti. Poznałem takich producentów jak Nicola Giuliano i Angelo Curti. Dostałem swoją szansę. Z widza kinowego i kogoś, kto kręcił filmiki z przyjaciółmi, stałem się kimś, kto spotykał się z ludźmi z branży, z profesjonalistami. Miałem dużo szczęścia. Nasi rodzice mieszkali w odległości 500 metrów. Chodziliśmy do tych samych szkół, mieliśmy tych samych nauczycieli i wspólnych znajomych, ale nigdy się nie spotkaliśmy. To miasto tętni życiem. Rodzi się w nim wiele talentów, nie tylko filmowych. To miasto wydało wielu pisarzy, muzyków, fotografów i aktorów. Miasto, w którym talent jest jak odnawialna energia. Trzymaj się, Tony. Paolo jest Neapolitańczykiem i oglądając uważnie jego filmy, widzimy, że Neapol jest w nich zawsze obecny. Nawet w tych, które geograficznie są bardzo dalekie od Neapolu. Jego korzenie są tak silne, że zawsze będzie widać, jak bardzo Paolo jest związany ze swoim miastem. Paolo, Tony, ja i wielu współpracowników to Neapolitańczycy. Drugim językiem na planie jest neapolitański. Płynę na Capri. To najlepszy aktor, jakiego mamy we Włoszech. Poza tym zawsze tworzę postaci, które są mniej więcej w jego wieku.
Jest dla mnie jak starszy brat. Daje mi wsparcie. Tony jest kimś więcej niż aktorem. Rozumie mnie, kiedy jestem podenerwowany, wie, co powiedzieć. Znajdzie właściwe słowa, które ułatwią opanowanie stresu. Po prostu jest dla mnie jak starszy brat. Inteligentni aktorzy są nie tylko aktorami, ale są też współscenarzystami. To oni tworzą postać. Dodają jej cech, dorzucają detale, które powinny być w scenariuszu, ale ich nie ma. Kręcę filmy od lat. W tym czasie wiele się zmieniło. Na początku szalałem za kinem takich twórców jak Scorsese, gdzie punkt centralny stanowiła mityczna kamera, a jej dynamika była najważniejsza. Na początku chciałem przede wszystkim kręcić filmy zza kulis. Aktorzy wydawali mi się przypadkowi. Nie byli aż tak ważni. Nie pracowałem z nimi dużo. Nie miałem dla nich zbyt wiele empatii. To wszystko z braku doświadczenia. Próbowałem odtworzyć styl niektórych reżyserów, których uwielbiałem, ale nie znałem dogłębnie ich pracy. Miałem powierzchowną wiedzę, którą czerpałem tylko z samego filmu. Z biegiem lat zrozumiałem, że aktorzy są najważniejsi i muszę z nimi współpracować. Nie lubię tego, ale muszę, więc nie mam wyboru. Nie należę do tych reżyserów, którzy starannie się przygotowują i wszystko muszą mieć drobiazgowo rozplanowane w teatrze. Ja nie robię wielu prób. Kiedy aktorzy proszą o próbne ujęcia, staram się, żeby trwały jak najkrócej. Z bardzo prostego powodu. Jeśli było wiele ujęć próbnych, to wtedy i ja, i aktorzy jesteśmy rozluźnieni. Bo wiemy, co za chwilę się wydarzy. A tymczasem piękno planu polega na zaskoczeniu i braku przewidywalności. Wiesz jedynie, że coś musi się wydarzyć, coś, co jest piękne, jednocześnie prawdopodobne. Jeśli nie wiesz w dniu zdjęciowym, co jest piękne i prawdopodobne, tworzy się napięcie i skłania do koncentracji, zarówno mnie, jak i aktorów. To działa. Aktorzy grają lepiej, a ja mam lepsze pomysły. Poza tym, wszystko, co próbuje się wcześniej, nie jest już prawdą ekranu. Opowieść staje się obojętna, martwa. Plan jest miejscem, gdzie rodzi się narracja. Chodzi za tobą krok w krok. Martwi się o ciebie. Chętnie posłucha o twoich problemach. Jeśli jest w dobrym humorze, przymknie oko na spóźnienia. Staje się przyjacielem rodziny. To dobrze czy źle? Jedno i drugie. Przyjaciel rodziny jest przy tobie, kiedy go potrzebujesz, ale i wtedy, kiedy nie potrzebujesz. Polecasz go? Jest wybuchowy, skąpy, fałszywy, mściwy, obłudny. I bardzo brzydki. Na dodatek paskudnie pachnie. Strasznie się poci. Jak się nazywa? Jeremiah de Jeremei. Ale wszyscy mówią na niego Jeremiah. Złote serce.
Lubi tę ksywkę, bo uważa, że naprawdę ma złote serce. Rozmowa to fajna sprawa, ale na planie nie ma czasu na pogaduszki. Trzeba działać i to szybko. Nie dyskutujemy, czy lepiej parę centymetrów w lewo czy w prawo. Niektórzy reżyserzy potrzebują tych rozmów. Paolo nie. Rozumiemy się w lot, bez słów. Czasem ludzie pytają, co uzgodniliście podczas przygotowań do filmu? O czym rozmawialiście? Odpowiadam o niczym. Na planie Paolo wymaga pełnej swobody dla aktorów i kamerzystów. Światła muszą być poza planem, ukryte albo niewidoczne. Operator kamery musi więc stworzyć odpowiednie otoczenie oświetlone lub ciemne do całej sceny, a nie tylko do poszczególnych ujęć. Tak się dzisiaj pracuje. Kiedyś najpierw ustawiano światła do pierwszego planu, a potem jeszcze raz oświetlano scenę od tyłu. Szaleństwo. Teraz jest jedno światło do całej sceny. Tamto to już prehistoria. Ujęcia trzeba uzgodnić z reżyserem. Rozmawiamy, dyskutujemy, żeby wybrać właściwą optykę. Nie uważam, że operator filmowy jest prawą ręką reżysera. Moim zdaniem jesteśmy uprzywilejowani. Operator bardzo często zbiera niezasłużone pochwały. Chwalą go za to, co jest zasługą scenografa, kostiumologa albo wręcz reżysera, który mądrze wybrał miejsce. Przykładowo, jeśli kręcimy w Rzymie, w jego najpiękniejszych miejscach, to zasługa zostaje przypisana mnie. Ale to błąd. Piękno zdjęć jest zasługą reżysera i scenografa. Jesteśmy ważni, to oczywiste, ale tak samo ważni są inni fachowcy na planie. Però sì, siamo importanti, certamente, ma come tanti altri ruoli di sul set. Luca Bigazzi wie, że najważniejszą rolę w filmie odgrywają aktorzy i reżyser. Bardzo uważa, żeby nie zostać głównym bohaterem. Drażni mnie, jeśli operator zabiera czas i przestrzeń. Wolę, żeby ten czas i przestrzeń były dla mnie. Bardzo często wtrącam się, jeśli chodzi o ustawienie świateł. Proszę, żeby światła było więcej lub mniej. Chcę, żeby coś było widocznie bardziej lub mniej. Jestem dość apodyktyczny. On zawsze chętnie wysłuchuje pomysłów i różnych kaprysów, które miewa reżyser podczas pracy nad filmem. Czego? Kaprysów, dziwacznych zachowań. Nie wierzę, że można z góry ustalić oświetlenie w filmie. Film jest budowany kawałek po kawałku, scena po scenie, ujęcie po ujęciu. Do każdej sceny trzeba dopasować oświetlenie. Rozmawiamy, dyskutujemy, coś tam zmieniamy. Tak się robi zdjęcia do filmu. Podwieźć. W filmie dajemy stałe oświetlenie, a przecież w prawdziwym życiu światło się przesuwa. Albo ludzie się poruszają, albo porusza się światło. Przesuwają się samochody, słońce, ziemia. Poruszają się nawet drzewa. Jeśli ktoś zwraca uwagę na to, jak mija dzień, to widzi, że stabilność światła jest wymysłem kina. W rzeczywistości światło cały czas się zmienia. Niewygoda skłania do szukania rozwiązań.
W danym momencie wydaje się, że to problem. Ale ten problem każe szukać rozwiązań, które potem objawiają się jako pomysły. Zróbmy krótką przerwę. Doskonale. Zrobiłam kotlety. Przełóż tablicę z Alfy na Volvo. Wychodzisz, Luciano? Muszę wracać do pracy. Żałuj, będzie omlet. Pogrzeb był taki sobie, nic specjalnego. Widziałem o wiele ładniejsze. Do widzenia. Dobrze. A nawet doskonale. Niektórzy potrafią mówić zwięźle, umieją udzielić syntetycznej odpowiedzi we właściwym czasie. Zawsze im zazdrościłem, ale to nie jest mój przypadek. Paolo jest szalenie kreatywny, szybki, tryska pomysłami. Bardzo dużo mnie nauczył. Cały czas wymieniamy się uwagami. Podsuwam jakieś sugestie, na przykład co do gry aktorskiej, wyboru ujęć, stylu. Za to on ma mnóstwo propozycji. Jest taki aktywny podczas montażu, że nagle otwiera przed nami zupełnie nowe horyzonty. Bywa, że pokazuje takie możliwości montażu sekwencji, których w ogóle sobie nie wyobrażałem. I wciąż tak jest. Ten etap sprawia mu wiele radości. Jest wesoły, ma ochotę wypróbowywać różne rzeczy. Uwielbia eksperymentować. Nigdy nie zadowala go pierwsza wersja. Zawsze chce spróbować ponownie, żeby zobaczyć potencjał każdej sceny. Zdarza się bardzo często, że rozbija scenę i jej przebieg, bo uważa, że można to przedstawić inaczej. Nie mogę podać przykładów, bo są zbyt drobiazgowe. Z tego punktu widzenia nic się nie zmienił. Nie chcę robić takich samych filmów, choć jego styl jest rozpoznawalny. Nie wiem jak za granicą, ale we Włoszech film Sorrentina wszyscy rozpoznają natychmiast. We'll be right back.
No, sì, sì, in realtà sì, perché io penso che tutti i rapporti. Wszystkie kontakty międzyludzkie opierają się na władzy. Bardzo często jest to subtelne, niewyczuwalne. Weźmy choćby małżeństwo. Rytm codziennego życia wyznaczają te delikatne, niewidoczne, niemal niezauważalne układy władzy. Dla mnie kontakty międzyludzkie zawsze noszą piętno władzy. Skoro więc chcę opowiadać o ludziach, to opowiadam również o władzy. I to takiej władzy przez duże W. O władzy instytucjonalnej, jak w filmie o Andreottim czy Berlusconim. Z władzą wiąże się dostęp do tajnych informacji, wyłącznie dla uprzywilejowanych wybrańców. Ta wiedza pozostaje tajemnicą dla zwykłych śmiertelników. A przecież tajemnica jest sercem kina. Te wzajemne relacje i powiązania opowiadają nam o władzy. W Skutkach miłości mówimy o władzy mafii. W Młodym papieżu widzimy Watykan, który jest przecież ośrodkiem władzy. Paolo jest członkiem naszej firmy, choć nieformalnie. Tu jest jego dom i jego spółka, dopóki będzie chciał pracować z nami. Od filmu do filmu Paolo umacniał swój sukces, zarówno tutaj, jak i na świecie. Od swojego pierwszego filmu, i na tym również polega nasze partnerstwo, Paolo wiedział, jaka jest ekonomiczna wartość tego, co pisze. Koszty filmu zawsze były transparentne. Mamy pełną świadomość, jakie koszty finansowe trzeba ponieść i nie da się ich uniknąć. Oczywiście w miarę jak kariera Paola się rozwija, coraz łatwiej finansować jego filmy, mimo że koszty znacząco rosną. Dzięki tej przejrzystości Paolo wie doskonale, że zrobię wszystko, by zapewnić mu to, czego potrzebuje. Z drugiej strony ja też wiem, że on nie będzie żądał niemożliwego. Zawsze panowała pełna jasność. Przez te wszystkie lata, niezależnie od naszej przyjaźni i niezależnie od umów, które i tak są bezwartościowe i których nigdy nie podpisaliśmy. Nigdy nie mieliśmy długoterminowego kontraktu o współpracy. Za każdym razem to jest jego wybór i jego decyzja. Wybierając nas, wybiera to, co najlepsze dla jego filmu. Moje stosunki z Paolem mają pewien tajemniczy aspekt. Jest przyjaźń, wzajemny szacunek, ogromna doza zaufania, ale nie ma częstych spotkań. Kiedy nie pracujemy razem, z daleka śledzimy wzajemnie swoje poczynania zawodowe, przywiązując dużą wagę do opinii tego drugiego. Kiedy zaś pracujemy razem, to widzimy się w czasie zdjęć, a potem się żegnamy. Wszystko po to, by utrzymać przy życiu tę niezwykłą alchemię, której nie umiem zdefiniować i nawet nie chcę. To wzajemne porozumienie, które istnieje na planie. Zaufanie, którym obdarza mnie Paolo, pozwalając, bym go reprezentował, i moje zaufanie do niego, bo oddaje się w jego ręce. To zaufanie jest bezwarunkowe. Ono żyje, rozkwita i pokazuje się we wszystkich formach
podczas godzin pracy. In tutte le sue forme nelle ore di lavorazione. Może gdyby trwało nadal poza godzinami pracy. Oczywiście spotykamy się przy różnych okazjach. Gdyby trwało poza pracą, to wydaje mi się, po 5 wspólnych filmach, że jednak byłoby trochę inaczej. Jakby dystans podsycał wyobraźnię i nasze spotkania są o wiele bardziej ekscytujące. Ma pan 5 roku życia, powiedział mi lekarz wojskowy. Lata później próbowałem go odszukać. Chciałem mu powiedzieć, że przeżyłem. Ale umarł. Zawsze tak było. Przepowiadali mi śmierć. Mnie udawało się przeżyć, oni umierali. W zamian przez całe życie cierpiałem na potworne bóle głowy. Teraz próbuję chińskiego remedium, ale próbowałem już wszystkiego. Swego czasu Optalidon wydawał się bardzo obiecujący. Nawet wysłałem fiolkę pewnemu dziennikarzowi, Mino Pecorellemu. On też umarł. Boski. Niezwykłe życie Giulia Andreottiego. W 2 filmach zagrałem osoby faktycznie żyjące. Nie musiałem się martwić, bo Paolo zawsze miał oryginalne spojrzenie na bohatera. Nie kręci biografii, to go nie interesuje. Poprzez te postacie opowiada o Włochach. Ci bohaterowie symbolicznie, metaforycznie, syntetycznie przedstawiają historię naszego kraju. Możliwość kręcenia z 3 kamer jednocześnie jest bardzo korzystna również dla gry aktorskiej. Kiedy aktor jest filmowany i z przodu, i z tyłu, gra inaczej. Jeśli filmujemy 2 aktorów jednocześnie zamiast jednego, to oni też grają inaczej. A poza tym szybkość. Paolo z tego punktu widzenia jest nieubłagany. Jest najszybszym reżyserem świata i mam nadzieję, że ja przy nim jestem najszybszym operatorem filmowym na świecie. Nie opychaj się pizzą, bo przegrasz. Nigdy nie przegrywam. Czyżby? Czasem pozwalam ci wygrać. Naprawdę? Dlaczego to robisz? Żebyś się poczuł jak ogier. Paolo za każdym razem kręci inny film, porusza inne tematy. Zdumiewa i zaskakuje nie tylko siebie, ale też widzów i swoich współpracowników. Za każdym razem stawia wyżej poprzeczkę. Podejmuje większe ryzyko. Każdy kolejny film ma wyższe standardy. Za każdym razem jest to coraz trudniejsze zadanie dla niego samego i dla widzów. ...21-12 dla mnie. Wszystko przez tę cholerną rwę. Gówno prawda. Mówiłam, że czasem pozwalam ci wygrać. Poważnie? Pracujemy razem od bardzo dawna. Znamy się 20 lat. To bardzo pomaga. Ale skoro znamy się tak dobrze, to musimy uważać, by nie popaść w samozadowolenie. Cały czas trzeba się starać, żeby stworzyć coś nowego. To już zrobiliśmy w innym filmie, musimy wymyślić coś innego. Nie wolno się powtarzać. Najważniejsze to stworzyć i rozwinąć poetycki wszechświat. Własny, osobisty i autonomiczny.
Technika po prostu pomaga ci znaleźć drogę do tego, by przełożyć ten poetycki wszechświat na obrazy i dialogi. Ale ten poetycki wszechświat musi być samowystarczalny i pozwalać na realizowanie różnych filmów. W przeciwnym razie nakręcisz jeden czy dwa filmy i zatrzymasz się w miejscu. Zostaniesz doświadczonym reżyserem, który robi filmy na zamówienie. By posiadać własny, autonomiczny styl i pewną swoistość tematów, trzeba mieć mocny, osobisty świat poetycki. Kim ona jest? Jak to kim? Miss Universum. Wygląda jakoś inaczej. Jest nie do poznania. Zmieniła się od patrzenia na te wszystkie filmy o robotach. Pan Boyle? Ktoś do pana. Nie widzisz, że cieszymy oko ostatnią idyllą w naszym życiu? Paolo jest moim bliskim przyjacielem. Wysyłamy sobie ciepłe SMS-y, ale nie czujemy potrzeby codziennych spotkań. Mam przyjaciół, którzy są daleko i wiem, że to moi prawdziwi przyjaciele. Kontaktujemy się, kiedy jest taka potrzeba. On wie, że ja jestem, ja wiem, że on jest, ale nie spotykamy się często. Film, który podoba mi się najbardziej i film, z którego jestem najbardziej dumny, to Boski. Film niezwykły, bo żaden inny producent nie zdecydowałby się podjąć takiego ryzyka, jakie podjął Nicola Giuliano. Andreotti był wówczas bardzo niebezpieczny, dlatego ani Rai, ani Mediaset nie chciały wyprodukować tego filmu. Stąd jest to produkcja niskobudżetowa, ale takie lubię najbardziej. Jednocześnie wizualnie to film niezwykle bogaty. W tym najlepiej widać geniusz reżysera, bo tak naprawdę to nie mieliśmy z czego nakręcić tego filmu. To film, który opowiada o naszym kraju. Film polityczny, który ujawnia to, co ze względów ideologicznych jest ukrywane. Poprzez takie postacie jak Andreotti, z punktu widzenia politycznego i ludzkiego, zaczynamy rozumieć nasz kraj. Celem kina jest odkrywanie zatajonej prawdy. Boski robi to w doskonałym stylu i bardzo skutecznie. To, co w moim zawodzie lubię najbardziej, to gra. Wolę występ na scenie niż próby. Wtedy masz codzienny kontakt ze swoim zawodem. Paolo pisze. Ma ten niewiarygodny talent, że przeskakuje od pisania do reżyserowania i odwrotnie. Jest znakomitym dialogistą. Jako aktor dostałem od niego w prezencie fantastyczne i dowcipne teksty. Niektóre z nich zyskały status kultowych, czy jedynej pewności, jaką mam. Nie jest człowiekiem, który chciałby stanąć na scenie w świetle reflektorów. Jest szalenie pracowity. Skupia się na tym, co chce powiedzieć tymi środkami, jakie ma do dyspozycji. Paolo nie jest żadnym wielkim mówcą.
przemawia przez swoje filmy. Dla pisarza są to słowa, a dla niego filmy. Pokazuje siebie, potwierdza śmiało swoją wartość artystyczną każdym filmem. W normalnym życiu taki nie jest. Jest nieśmiały, wycofany. Bardzo sobie cenię takie cechy charakteru. Moje najpiękniejsze wspomnienie związane z Paolem? Kilka sekund po zdobyciu statuetki w Los Angeles. Kiedy już schodziliśmy ze sceny, Paolo po napolitańsku powiedział do mnie, przetłumaczę to, wyobrażałeś sobie kiedykolwiek, że ja z Vomero, to dzielnica Neapolu, i ty za Fragoli, to mała mieścinka na północ od Neapolu, znajdziemy się tutaj razem? Ja ze statuetką w ręku, a ty ze mną? To moje najpiękniejsze wspomnienie związane z Paolem i wiąże się z tym, o czym mówiłem wcześniej, z tą jego zdolnością do ironicznego komentowania wydarzeń, które szykuje nam życie nieprzewidywalne, piękne i pełne niespodzianek. Mam powiedzieć po neapolitańsku? Tak brzmi po neapolitańsku. Nikomu dotąd o tym nie opowiadałem, z wyjątkiem przyjaciół. Ale z przyjemnością opowiedziałem tę anegdotkę w filmie dokumentalnym o Paolo. Mógłbym mówić tylko o jego filmach, ale to był taki intymny moment. W tym wielkim teatrze, gdzie odbywa się najbardziej medialna ceremonia na świecie, usłyszeć takie zdanie powiedziane po neapolitańsku. Urocze i takie mądre jednocześnie. Voilà, ça va. Dziękuję. Za dwie godziny muszę być tutaj. Piłka nożna to częsty motyw w filmach Paola. Podczas oscarowej ceremonii przyznał, że Maradona był dla niego źródłem inspiracji. W młodości składa hołd wielkiemu piłkarzowi. Maradona do niego napisał, wysłał mu swoją koszulkę z autografem, która dla Paola ma pewnie większe znaczenie niż Oscar. W młodości Maradona jest pokazany w najbardziej dramatycznych chwilach swojego życia. Roztył się, jego stan zdrowia jest katastrofalny. Zastanawialiśmy się, jak on sam to odbierze. Kiedy film wszedł na ekrany, dostaliśmy od Maradony długie podziękowanie. To bardzo inteligentny facet i zrozumiał, jak wiele czułości i ciepła Paolo włożył w przedstawienie jego postaci. Nie wszyscy Neapolitańczycy tak kochają swoją drużynę, jak ja i Paolo. Fellini jest reżyserem, którego podziwiam najbardziej. Wydaje się być bardzo daleko od takich reżyserów jak Monicelli czy Risi, specjalistów od włoskiej komedii, którą uwielbiam. Felliniego nie zalicza się do twórców włoskiej komedii, ale moim zdaniem
jest jednym z najlepszych włoskich komediopisarzy. W jego rękach włoska komedia staje się czymś więcej. To bardzo zabawne filmy, śmieszą do łez. Ale w jego rękach stają się czymś więcej. Wprowadzają do kina poezję, a to bardzo trudne. Truffaut powiedział, że filmy powinny trzymać się z dala od poezji, bo film to proza. I to prawda. Tylko geniusz potrafi wprowadzić do kina poezję. Fellini, Bergman, Kurosawa. Nie ma ich wielu. Scola przeanalizował dogłębnie naszą rzeczywistość i życie przeciętnego Włocha. Po Fellinim to Scola fascynuje mnie najbardziej. Kiedy na ekrany wszedł mój pierwszy film, najpierw zadzwonił do mnie Rosi. Nie poznałem go, powiedział, mówi Francesco Rosi. Bardzo wspaniałomyślny gest. Taki wielki reżyser zadzwonił do debiutanta. Zawsze prosiłem go, żeby oglądał moje filmy. Był bardzo szczery. Nie bawił się w dyplomację. Pokazanie filmu Rosiemu to był trudny i stresujący egzamin. Nigdy mnie nie okłamał. Zawsze mówił szczerze, co myśli. Rosi, Petri, Bertolucci. Tych reżyserów lubię najbardziej. Scorsese. Ci reżyserzy sami na własnej skórze przekonali się o sile przemysłu filmowego, kiedy zostali wciągnięci w jego tryby. Teraz wykorzystują go w mistrzowski sposób, by nam pokazać i przypomnieć, jak wielką moc ma kino. Tych reżyserów uwielbiam z innych powodów, ale wcale nie mniej ważnych niż te, dla których ubóstwiam Felliniego. Problem z reaktorem gamma. Ziemia wybuchnie za 5, 4, 3, 2. Wygrałeś. Pójdę z tobą do łóżka pod jednym warunkiem. Nie skończysz. W ten sposób nigdy mnie nie zapomnisz. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy na uprzywilejowanej pozycji. Jako dorośli bawimy się w wymyślanie różnych historii, jak wówczas, gdy byliśmy dziećmi. Ciągle patrzę na kino z tej perspektywy. To fantastyczny sposób, żeby bawić się nadal. Jak elektryczne kolejki, lalki, żołnierzyki. To kosztowne i czasem stresujące. Odtworzenie gier, w które bawiliśmy się jako dzieci. W porządku? Słucham. Scusami. Opracowanie wersji polskiej Telewizja Polska. Tekst Agnieszka Kamińska. Czytał Maciej Gudowski.
Grazie.